W środę 20 czerwca w sali kameralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego odbyło się spotkanie, podczas którego zaprezentowano projekt strategii rozwoju gminy Kozienice na lata 2018-2030. Spotkanie poprowadził doktor habilitowany Andrzej Sztando. Prace nad strategią rozwoju gminy Kozienice na lata 2018-2030 zbliżają się do końca. Przeprowadziliśmy bardzo dużo prac konsultacyjnych, warsztatowych, analitycznych. Trwają one już prawie pół roku. Jak podkreślił, otwierając spotkanie, burmistrz Tomasz Śmietanka, są to ostatnie konsultacje z mieszkańcami przed rozpoczęciem prac w komisjach branżowych Rady Miejskiej. Chcielibyśmy, żeby to był taki ostatni etap takiej swobodnej, niczym nieskrępowanej burzy mózgów. A w burzy mózgów, jak wiemy, przychodzą czasami najbardziej genialne i odkrywcze wnioski. Oczywiście one są wyjątkowe, jest ich mało, ale tutaj mamy grupę wyjątkowych słuchaczy, wyjątkowych uczestników i na takie wnioski liczę i ostatnie korekty. Przybyli dowiedzieli się o celach i działaniach strategicznych gminy i zapoznali się z głównymi założeniami tego dokumentu. Strategia pozwala lepiej zarządzać gminą, wyznacza kierunki działań na najbliższe lata. Jest też pomocna przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Prowadzący spotkanie omówił atuty ziemi kozienickiej. Są to m.in. zakłady pracy, w tym największy, jakim jest elektrownia Kozienice, położenie w niedalekiej odległości od dużych miast jak Warszawa, Radom, Lublin, czy dobrze rozwinięta sieć dróg lokalnych. Problemem gminy, jak w większości małych gmin w Polsce, jest odpływ młodych ludzi, którzy wybierają się na studia do dużych miast i nie zawsze wracają w rodzinne strony, a także brak obwodnicy czy mostu. Strategia w swych założeniach ma zmierzyć się z tymi problemami i spróbować znaleźć ich rozwiązanie. Oprócz samego przygotowania założeń w strategii znajdują się też sposoby jej wdrażania. W tym celu zostanie powołany specjalny zespół ludzi tym się zajmujących. My przygotowujemy nie tylko sam plan, ale przygotowujemy procedurę wdrożeniową, rozwiązania, które chcemy zastosować zarówno w Urzędzie Miejskim, jak i w jednostkach organizacyjnych gminy. Mam tutaj na myśli rozwiązania dotyczące powołania specjalnego zespołu koordynującego pracę związane z wdrażaniem strategii, przydział zadań strategicznych do poszczególnych wykonawców, tak aby prace wdrożeniowe ruszyły w dniu przyjęcia strategii. Jak najszybciej jest to możliwe. Po wystąpieniu doktora Sztando rozpoczęła się dyskusja nad strategią, zgłaszano uwagi i wątpliwości, dzielono się swoimi przemyśleniami. Także osoby, które nie były obecne na spotkaniu, mogą zapoznać się z tym dokumentem, który dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego i wnieść swoje uwagi i poprawki. Konsultacje potrwają do 28 czerwca. W gronie przybyłych na spotkanie, oprócz m.in. burmistrza Tomasza Śmietanki, był także przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Prawda.